Cieszę się, że znowu się spotykamy na kolejnej wspólnej jodze. Dzisiaj joga z kołem. Oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronite, bo to dzięki Wam nagrywam regularnie praktyki jogi i medytacje. A teraz usiądź już w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Zamknij oczy. Weź trzy długie i spokojne oddechy przez nos. Z każdym wdechem wydłużaj kręgosłup, a z wydechem rozluźniaj swoje ciało. Każdy wdech to nowa energia, a wydech to zostawienie tego, co Ci nie służy za sobą. Pięknie. Ostrożnie otwórz oczy i uśmiechnij się do siebie. No dobrze. A teraz z wdechem unieś głowę delikatnie w górę, spójrz w górę. Z wydechem przyciągnij brodę do mostka. Wdech, patrzysz w górę, unosisz delikatnie głowę i z wydechem broda do mostka. Plecy cały czas proste. Powtórz jeszcze raz. Pięknie, wróć do centrum. I teraz przyciągnij ucho do prawego ramienia, wróć do centrum i oczywiście druga strona. Wdech centrum i wydech, przyciągnij ucho do ramienia, wróć do centrum, druga strona. I jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Pięknie. Kolejny wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. Wydech, zaokrąglij plecy, pępek do kręgosłupa, broda do mostka. Wdech, otwierasz pozycję i z wydechem zamykasz. Powtórz jeszcze raz. Doskonale, wróć do centrum. No dobrze, odłóż lewą dłoń na kole, wnętrze lewej dłoni w sufit. I wdech, prawa ręka mocno ponad głową, rozciągnij prawy bok, z wydechem wróć do centrum. Powtórz, obydwa pośladki na macie. Dokładnie, pięknie rozciągamy prawy bok. I tym razem schodzimy w dół i zostajemy. Przytrzymaj, oddychaj. Spokojne, długie oddechy. Kolejny wdech, wróć do centrum, wycofaj się z pozycji. Oczywiście przenieś koło na drugą stronę, odłóż prawą rękę na kole, wnętrze prawej dłoni w sufit. Wdech, lewa ręka mocno ponad głową, rozciągasz tym razem lewy bok. I z wydechem wróć do centrum. Powtórz jeszcze dwa razy. Obydwa pośladki na macie. Możesz już pogłębić ten skłon do boku. Doskonale. Za trzecim razem zostajesz w pozycji. Przytrzymaj spokojne oddechy przez nos. Spokojny wdech. Spokojny, długi wydech. Weź jeszcze jeden wdech. I rozluźniający wydech. Wróć do centrum. Usiądź tak, aby rozłożyć nogi na boki, a koło przenieś przed siebie. Wyprostuj plecy, dłonie na kole. Wdech i z wydechem z plecami prostymi daleko schodzimy w przód, no i z wydechem wracamy. Toczymy koło do przodu, plecy wyprostowane i wracamy. Stopy aktywne. Pięknie, trzeci raz, zejdź nisko i tym razem zostań, przytrzymaj tutaj, dobrze, oddychaj, spokojne oddechy. Poczuj, jak pięknie rozciągają się Twoje nogi, ale również poczuj teraz swoje plecy. Weź jeszcze jeden wdech, spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech, rozluźniający wydech. Dokładnie, ostrożnie wycofaj się z pozycji. Pięknie, mamy to. Zostań tutaj, gdzie jesteś, ja usiądę do Ciebie bokiem.
Złącz wnętrza stóp razem, kolana rozstaw szeroko. Koło odstaw przed swoimi stopami. Weź wdech i z wydechem zejdź nisko, toczymy kołem daleko do przodu. No i oczywiście z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej. Wydech, schodzisz nisko, koło daleko w przód. No i wróć. Doskonale, trzeci raz. No i tym razem schodzisz już w dół i zostajesz tutaj. Rozluźnij plecy. Głowa ciężka. Dokładnie tak. Poczuj piękne otwarcie swoich bioder. Spokojne, długie oddechy. Weź jeszcze jeden wdech. Spokojny, długi wydech. Pięknie. Ostrożnie wycofaj się z pozycji. Dokładnie tak. Lewa noga zostaje zgięta, a prawą nogę odkładamy na kole. Dłońmi łapiemy się za koło. Prostujemy plecy. Wdech. I z wydechem schodzimy sobie głową do prawego kolana. Wdech, wydłuż kręgosłup i wydech, pochyl się w dół. I jeszcze raz. Wdech, wyprostuj plecy, otwórz klatkę i wydech, zejdź w dół. Zostań tutaj, przytrzymaj. Spokojne oddechy, dokładnie tak. Myślę, że czujesz już wspaniałe rozciągnięcie w prawej nodze. Ale również otwieramy biodro cały czas, lewa strona również pracuje. No i rozluźniamy plecy. No pięknie. Weź jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. Kolejny wdech. Wydłuż kręgosłup. No i wycofaj się z pozycji z wydechem. Zmień stronę. Ugnij prawą nogę, prawe kolano na zewnątrz, a lewa noga wędruje na koło. Dłońmi łapiemy się oczywiście za koło. No i jak jesteś gotowa, gotowy, to wdech, wyprostuj plecy, wydłuż kręgosłup i wydech, pochyl się w dół. Wdech, prostujesz plecy i wydech, schodzisz do lewej nogi. Jeszcze raz, wdech, otwórz klatkę, wyprostuj plecy i wydech, zejdź w dół, zostań. Doskonale. Nie martw się, jeśli noga jest zgięta w kolanie. Wszystko jest ok, tak jak ma być. Skoncentruj się na oddechach, długich, spokojnych. No i pięknie. Z kolejnym wdechem wydłużasz kręgosłup i oczywiście z wydechem ostrożnie wycofaj się z pozycji, odłóż na moment koło na bok. Przenieś ręce w tył, połącz nogi razem, nogi zgięte w kolanach i luźniutko pokołysz kolanami z jednej strony na drugą. Twoje tempo. Dokładnie tak. No pięknie. Zatrzymaj się w centrum, sięgnij po koło, odłóż je z tyłu za swoimi plecami, niech będzie przyklejone do dołu pleców, usiądź w siadzie skrzyżnym. Dokładnie i możesz dłońmi pomóc sobie trzymać koło, żeby łatwiej było Ci się na nim położyć, bo kładziemy się na kole, otwieramy pięknie klatkę. I albo ręce na boki, patrzysz w sufit, albo lepiej dla bezpieczeństwa odłóż dłonie za głową. Wybierz swoją opcję i zostań tutaj na kilka spokojnych oddechów. Już pięknie otwieramy naszą klatkę. Dokładnie tak. Weź wdech i spokojny wydech. Teraz ostrożnie wróć do pozycji wyjściowej, odłóż dłonie na bok
i wycofaj się z pozycji, rozstaw stopy na szerokości bioder. Ok, idziemy kroczek dalej i unosimy biodra w górę. Ręce przenieś teraz za głowę. I delikatnie turlamy się na naszym kole, przód i tył. Rolujemy nasze plecy. Dokładnie tak, twoje tempo, biodra w górze, kolana i palce stóp idealnie skierowane w przód, stopy na szerokości bioder. Pięknie. I albo dalej rolujesz się, albo idziemy krok dalej i prostujemy powoli nasze nogi i jak możesz, to odkładasz ręce daleko, daleko za głową. Odkładasz je na macie, odłóż głowę na macie, pięknie. Poczuj cudowne otwarcie klatki tutaj, spokojne oddechy. Poczuj, jak rozciąga się całe twoje ciało, od palców stóp po palce dłoni. Wiem, że jest przyjemnie, ale to już chyba dobry moment, żeby zacząć się wycofywać z tej pozycji, więc ostrożnie powędruj dłońmi bliżej swojej głowy i powędruj stopami bliżej koła. I jak będziesz gotowa, gotowy, to ostrożnie unieś głowę w górę, przenieś ręce za głowę, no i powolutku przejdź w przód i usiądź biodrami na macie. No i pięknie! Wycofaj się z pozycji, przenieś koło na bok, na moment nie będzie nam potrzebne. Skrzyżuj nogi, przenieś dłonie na macie przed sobą i przejdź do pozycji czterech punktów. Ustaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. No i pięknie sięgnij po koło, ustaw je przed sobą i odłóż dłonie na kole. Kolana zostają pod biodrami, a my toczymy koło daleko w przód. I puppy pose, zostań tutaj, głowa luźno w dół, pięknie otwieramy klatkę, poczuj co teraz dzieje się w twoim ciele, zaobserwuj co czujesz, weź spokojne oddechy. I ostrożnie z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji. Koło na bok, a dłonie wędrują pod nasze ramiona i z wdechem otwierasz klatkę, patrzysz w górę, a z wydechem zaokrąglasz plecy, pępek do kręgosłupa. Powtórz jeszcze dwa razy w twoim tempie. Pięknie, mamy to. Teraz prawa stopa robi duży krok w przód. Odstaw ją między swoimi dłońmi, sięgnij po koło i koło odłóż od wewnętrznej strony twojej prawej stopy i dłonie wędrują do twojego koła. Wyprostuj plecy, low lunge. Zostań tutaj na kilka spokojnych oddechów. Pięknie. Cały czas spokojny wdech i spokojny wydech. Oddychamy przez nos oczywiście. No a teraz mały flow, prawa dłoń zostaje na kole, a my z wdechem wyciągamy lewą rękę w przód do góry i z wydechem wędruje sobie ona w tył. No i wracasz tą samą drogą, następnie przenieś biodra w tył, wyprostuj prawą nogę, palce prawej stopy w sufit, a koło daleko w przód. Wróć do pozycji wyjściowej, no i znowu lewa ręka przód, góra, daleko do tyłu, przejdź do twistu, wróć do pozycji wyjściowej, dłonie wracają na koło, biodra daleko w tył, koło daleko w przód, no i oczywiście wróć, powtórz jeszcze raz w twoim tempie, łącz oddech z ruchem. Tym razem zostajemy już tutaj i uwaga, wdech, długi kręgosłup i wydech, pochyl się w dół, głowa do prawego kolana. Wdech, wydłuż plecy i wydech, zejdź nisko. Jeszcze raz.
Wdech wydłużasz kręgosłup i z wydechem schodzisz w dół, koło daleko do przodu. Zostań, przytrzymaj. Spokojne oddechy. Nie martw się, jeśli prawe kolano jest delikatnie zgięte. Jest tak, jak ma być dzisiaj. Weź jeszcze jeden wdech. Spokojny, długi wydech. Z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji. Koło wędruje sobie na bok. I z wydechem wróć kolanami pod biodra. Doskonale. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. I wydech, zaokrąglij plecy. Powtórz jeszcze dwa razy twoje tempo. Pięknie, mamy to. Oczywiście zmieniamy stronę. Czyli lewa stopa robi duży krok w przód, lewa stopa między dłonie. Odkładamy koło od wewnętrznej strony twojej lewej stopy, no i dłonie wędrują sobie na koło. Prostujesz plecy, low lunge, zostań tutaj na spokojne oddechy. Weź jeszcze jeden wdech i rozluźniający wydech. No to prawa ręka przód, góra i sięgasz nią daleko do tyłu, do twistu. Dłoń wraca, odkładasz ją na kole, przenosisz biodra w tył, prostujesz lewą nogę, palce lewej stopy w sufit, a koło daleko do przodu. Wróć do pozycji wyjściowej, no i oczywiście łączysz oddech z ruchem, prawa ręka daleko w tył. Wróć, dłoń wraca na koło, no i znowu biodra tył, plecy proste, dokładnie. Powtórz jeszcze raz w twoim tempie. Wiesz, co teraz nastąpi, zostajesz tutaj i trzy razy flow. Wdech, wydłuż kręgosłup. I z wydechem pochyl się w dół. Jeszcze dwa razy. Wdech, wydłuż plecy, wyprostuj je. I z wydechem zejdź głową do lewego kolana. Jeszcze raz. Otwierasz klatkę, prostujesz plecy. I z wydechem schodzisz nisko i zostajesz na kilka spokojnych oddechów. No i pięknie, wycofaj się ostrożnie z pozycji i kolano wraca sobie pod biodro. A my teraz łączymy stopy razem, kolana rozstawiamy szeroko do pozycji dziecka, ale użyjemy jeszcze koła i odkładamy dłonie na kole, koło wędruje daleko w przód i czoło kierujemy w stronę maty. Zostań na kilka spokojnych oddechów przez nos. Z każdym wydechem poczuj, jak klatka opada w dół. Doskonale. Ostrożnie wycofaj się z pozycji. Pięknie. Koło na razie wędruje na bok. A my rozstawiamy kolana na szerokości bioder. Dłonie wędrują pod barki, podwijamy palce stóp i Adho Mukha Svanasana, czyli pies z głową w dół. Uginaj tutaj raz prawe, raz lewe kolano. Tak jak czujesz, jak jest dobrze dla ciebie. Biodra wysoko w sufit. Pięknie. Zatrzymaj się, weź wdech i rozluźniający wydech.
A teraz dłońmi powędruj w stronę swoich stóp. Sięgnij po koło, odłóż je przed sobą i dłonie wędrują na koło. Ustaw stopy troszkę bliżej siebie i z wdechem wyprostuj plecy i z wydechem głowa w stronę kolan. Wdech, wydłużasz kręgosłup i z wydechem pochylasz się w dół. Jeszcze raz. Wdech, wyprostuj plecy, otwórz pięknie klatkę i tym razem z wydechem zejdź już w dół i zostań. Dokładnie tak, dłonie luźno na Twoim kole, głowa ciężka, nogi wyprostowane. Pozostań jeszcze na kilka spokojnych oddechów przez nos. Pięknie. No dobrze, wyprostuj plecy raz jeszcze i ustaw stopy szerzej. Niech kolana i palce stóp będą skierowane na zewnątrz, bo przechodzimy do malasany, czyli uginamy kolana i siadamy sobie nisko. Wyprostuj plecy, dłonie niech będą jeszcze na kole. Dokładnie tak. Jeśli Twoje pięty nie dotykają maty, zatrzymaj film, sięgnij po koc i podłóż go pod swoje pięty. Długi kręgosłup, cały czas spokojne oddechy. Głęboki wdech, rozluźniający wydech. Weź wdech i teraz z wydechem odłóż dłonie z tyłu na macie za sobą i usiądź biodrami na macie pięknie. Polecam przejść bliżej środka maty, koło wędruje przed ciebie. I odkładasz teraz obydwie nogi na kole. Daj sobie chwilę, żeby wejść w pozycję. Dłońmi trzymasz się za koło. Zobacz, gdzie będzie dobrze Ci złapać. Wdech, wyprostuj plecy. I z wydechem pochylasz się w dół. Wdech, długi kręgosłup. I wydech, zejdź w dół. Jeszcze raz. Wdech, wyprostuj plecy. I tym razem z wydechem schodzisz nisko. Zobacz, gdzie chcesz złapać koło, gdzie będzie dobrze dla Ciebie i skup się na spokojnych, długich oddechach. Ostrożnie wycofujesz się z pozycji. I przejdziemy sobie teraz do twistu. Lewa noga zostaje na kole, a Ty lewą dłonią łapiesz prawą stopę i unosisz prawą nogę w górę. Daj sobie chwilę, żeby wejść w pozycję. Prawa ręka do tyłu, patrzysz za prawą dłonią. Piękny twist. Spokojne oddechy. Dokładnie tak. Ostrożnie wycofaj się z pozycji, odłóż prawą nogę na kole. No i oczywiście prawą dłonią złap się od wewnętrznej strony lewej stopy, unieś lewą nogę w górę i jak jesteś gotowa, gotowy, lewa ręka tył. Spójrz za lewą dłonią, przytrzymaj, oddychaj. Pięknie, wycofujesz się z pozycji, ostrożnie odkładasz lewą nogę na kole, złap się jeszcze za koło, wdech, wydłuż kręgosłup i z wydechem pochyl się w dół, zostań na jeden wdech, spokojny, długi wydech. Dokładnie tak, wydłuż kręgosłup z wdechem i z wydechem ostrożnie wycofaj się już z pozycji, koło wędruje na bok, dokładnie. A my przechodzimy biodrami bliżej przedniej krawędzi maty, wyciągamy ręce przed siebie i przez zrolowany kręgosłup przechodzimy sobie do leżenia na macie. Na moment przyciągnij kolana do klatki apanasana. I teraz z kolejnym wdechem przyciągnij głowę do kolan i z wydechem głowa wraca na matę. Odłóż stopy na macie, ręce na boki i pokołysz kolanami z jednej strony na drugą stronę.
Możesz dołączyć głowę i patrz w przeciwnym kierunku do swoich kolan. I wróć teraz do centrum, przyciągnij kolana do klatki Apanasana, z wdechem przyciągnij głowę do kolan i z wydechem rozluźnij. Przed nami już tylko Savasana, więc albo wyciągasz nogi na macie przed sobą, ręce oczywiście na boki, wnętrza dłoni w sufit, albo jeśli masz dzisiaj ochotę na troszkę inną Savasanę, to sięgnij po koło. Odłóż je już stabilnie na macie, więc połóż je bokiem i odłóż swoje nogi na kole, tak żeby było Ci wygodnie. No i przejdź do Savasany. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i rozluźniający wydech. I teraz przez moment nie kontroluj oddechu, nie kontroluj myśli. Niech oddech i myśli płyną własnym tempem. A Ty pozostań w kompletnej ciszy, tylko dla siebie. Powoli zacznij oddychać głębiej. Poruszaj palcami dłoni, palcami stóp. Wykonaj taki ruch, jaki teraz jest dobry dla Ciebie. Połącz dłonie nad klatką i zacznij pocierać dłoń o dłoń bardzo szybko i energicznie. I gdy poczujesz ciepło na swoich dłoniach, to przyłóż je do twarzy. Weź wdech i rozluźniający wydech. Gdy poczujesz, że jesteś już gotowa, gotowy, to w swoim tempie, ostrożnie, połóż się na boku. Dokładnie tak. Nie spiesz się. Z tego miejsca przejdź do siadu. Usiądź w siadzie skrzyżnym z zamkniętymi oczami. Ręce odłóż na kolanach, plecy wyprostowane. Zaobserwuj, jak czujesz się po tej praktyce i jak Twoje ciało się teraz czuje. Oczywiście podziękuj sobie za swoją praktykę i z wdechem unieś mocne ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Uśmiechnij się do siebie, a ja uśmiecham się do Ciebie i dziękuję za dzisiaj. Namaste. To co? Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Cześć. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał, polubisz ten film lub podzielisz się tym filmem ze znajomymi. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej praktyk, to zapraszam na mojego Patronite'a. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!